wieczór. Witam na konferencji prasowej po drugim meczu ćwierćfinałowym pomiędzy GKS-em Tychy a TMH Polonią Bytom. GKS zwyciężył dzisiaj 4-0. Poproszę o pomeczowy komentarz. Najpierw trener gości pan Paweł Sztoter. Blahopřejeme domácím ke druhému bodu. Myslím si, že ve hře 5-5 dokážeme držet krok, ale prohráváme ty zápasy v oslabení a v disciplíně. A těšíme se na dva domácí zápasy ve Stodole, protože máme skvělý fanoušky a jsme rádi, že jim tam přivedeme dva zápasy playoff a zkusíme se vrátit do série a jsem přesvědčený, že to můžeme dát. Všechno. Děkuji. Centrum hospodář pan Andrej Gusov. Zrobili dobrou robotu v domu, vyhráli dva meče a mali zapomnět o těch mečech i přigotovujeme se na výjezd. Děkuji bardzo. Dziękuję. Czy jakieś pytania? A zadowolony jest pan z tych dwóch meczów? O, czy nie, no nie mówię o wyniku, ale o wynikach, ale z gry. Ja nie znam trenera, który będzie zadowolony z gry swoich podopiecznych. Na razie. Ale pan przewrotnie teraz. Oczekuję cały czas więcej od każdego. Możemy grać lepiej, jak wczoraj powiedziałem. Proszę, do widzenia. Dziękuję bardzo.